co najmniej mecz do zremisowania, mecz walki, no jednak mimo wszystko nie potrafiliśmy się przystosować i do warunków pogodowych, i do boiska. Te piłki nie były zawsze zagrywane w taki sposób, jak powinno to wyglądać. Dużo było błędów, dużo było pomyłek i to jest efekt po prostu. Drużyna gospodarzy szybciej się do tego przystosowała, z tego powodu, że grali więcej długich piłek. My natomiast nie potrafiliśmy tego tutaj ogarnąć. Efektem tego była stracona bramka w tak dosyć dziwnej, kuriozalnej sytuacji i no, goniliśmy do końca wynik, ale się nie udało. Zdecydowanie był to słaby poziom gry i po prostu wymagania na dzień dzisiejszy są zdecydowanie większe, ale może dobrze, bo myśmy niedawno wygrali dwa mecze i tutaj niektórym zawodnikom troszeczkę może to poprawi myślenie na boisku. Wicher tak naprawdę nie miał takich też super sytuacji do tego, by zdobyć bramkę. Ale no, po bardzo słabym meczu, takim piknikowym, atmosfera chyba taka bardzo niedzielna, nigdy w niedzielę do tej pory nie graliśmy i to chyba nam się udzieliło. I myślę, że zagraliśmy najsłabszy mecz do tej pory, jaki graliśmy w rundzie rewanżowej. I mimo wszystko udało nam się zdobyć 3 punkty, wygrać mecz, co jest chyba dużym plusem. I że grając słabo potrafimy wygrywać, a ostatnie 4 spotkania, gdzie toczyliśmy mecze z przeciwnikami z czołówki tabeli, przegrywamy jedną bramką, remisujemy, a gramy znacznie, znacznie lepiej. Myślę, że na pewno ten wiatr też wpływał na grę, ale no nie oszukujmy się, dzisiaj poziom tego meczu był jak o stawkę o miejsca środkowe w okręgówce. Myślę, że bardziej niż wiatr przeszkadzało boisko, które jest w stanie bardzo kiepskim i to na pewno też przeszkadzało jednej i drugiej stronie. Myślę, wydaje, że trochę też chyba sami obawialiśmy się tego meczu, bo biorąc pod uwagę to, że Wicher wygrał 2 ostatnie spotkania, że dzisiaj tu jechał podbudowany, no na pewno to było dla nas jakimś takim troszkę czynnikiem, który nas troszkę deprymował i to było widać od początku i nawet w szatni, ja to wyczułem po chłopakach, ale no, mecz miał rangę 6 punktów, udało się wygrać, zdobywamy 29 punkt i mamy praktycznie nad Wichrem kilkanaście punktów przewagi. Myślę, że to już jest sytuacja taka, że ten byt ligowy mamy zapewniony.